tu Blanka i dla kanału Real Body porozmawiam dzisiaj dla Was z Michałem Fijałką, sztangą. Testo Booster. Testosterone buzz like no other. Combination of 8 plant extracts with DHA, zinc, magnesium, silicone and calcium. Testo Booster. Real Farm. Michał, przede wszystkim na początku chciałabym Cię zapytać, czy masz dystans do siebie? Myślę, że tak. No, trochę tego hejtu już przyjąłem na siebie, więc musiałbym mieć dystans, nawet na czym skoczył z darmu. A to jaki był hejt? Bo ja nigdzie nie widziałam żadnych hejtów. To się zdarzały po drodze przez te paręnaście lat, a już nawet nie pamiętam. Gdzieś to zapuściłem, to w niepamięć. Ale czasami mi to grzeje, nie powiem. Ale grzeje Cię, że olewasz, czy zgrzewa Cię, że Cię po prostu to wkurza? Wkurza mnie, bo ludzie gadają głupoty, pierdolą farmazony. Przepraszam. Możemy tak mówić, nie? Możemy mówić wszystko. Na ludzie, no. Ale powiedz mi, no dobra, no ale to dotyczy Ciebie jako zawodnika, czy Ciebie jako człowieka? Właśnie chyba bardziej jako człowieka, a ludzie mnie nie znają, ci, którzy komentują. No, nie siedzi jakiś gimbus przed komputerem i no myślę, że to wszyscy mają. Jacyś tam ludzie, którzy się w Facebooku ich widać, czy w Instagramie. Że jakieś gamonie siedzą i piszą farmazony, nie? Po prostu. Nie znają mnie i trochę mnie to grzeje, ale ogólnie puszczam to w niepamięć. No i właśnie to miało być moje pierwsze pytanie, bo jesteś w federacji już, z tego co ja wiem, to będzie twoja czwarta gala, bo walczyłeś w 2008, tylko tam były jeszcze, jakby to były dwie gale, powiedzmy liczymy i była jeszcze ta wcześniejsza i jest teraz 40. I tak naprawdę, nawet ja o tobie niewiele wiem, jako o człowieku. Gdybyś mógł powiedzieć, kim jest sztanga? Nie no, tak o sobie to nie mogę powiedzieć, mam 34 lata. Co lubisz? No mam 34 lata, od 21 roku życia trenuję sporty walki, czyli stosunkowo późno zacząłem. 3 lata później już zacząłem walczyć zawodowo, czyli dosyć szybko powiedzmy, po tym jak trenowałem 3 lata brazylijskich jiu-jitsu. Ale zawsze mi ciągnęło, żeby się zmierzyć z czymś takim bardziej męskim powiedzmy, czyli żeby dać sobie poryju. No i od 24 roku życia jestem zawodowym sportowcem, czyli 10 lat faktycznie. No jakoś tak poleci. Lubisz dać komuś po ryju? Lubię. Na ulicy? Zdarzało się. Zdarzało się coś więcej? No pracowałem prawie 10 lat jako bramkarz w naszych klubach, więc siłą rzeczy... Ale chwileczkę. Bramka to jest... to są środki przymusu bezpośredniego. No tak, powiedzmy, że tak. A no czasami się zdarzyło, ale bardzo rzadko. Nie jestem takim... nie jestem osobą konfliktową, ale czasami jak po prostu no, już nie było wyjścia, no to... trzeba było wytłumaczyć inaczej. Chciałam Cię zapytać, czy masz dziewczynę, no ale już widziałam ją, że masz. I gdzieś tutaj podejrzewam, czai się za rogiem. Poza słupakami, luz. Tak myślisz? Zaraz możemy tak sobie cichaczem tutaj wyjrzeć. Może tak, może zagląda, może słucha. Długo jesteście razem? Niedługo. Niedługo to jest? Kilka miesięcy. Okej, okay. A opowiesz mi, ty, kto kogo zdobył? No to ja się odezwałem pierwszy i później to jakoś poszło. Ale jakaś taka była bajera, czy wysyłanie kwiatków, listy miłosne, serenady pod oknem, gitara? Nie, chyba to w tych czasach już tak nie wygląda, nie? Ja dostałam ostatnio list miłosny. Tak? Tak. No to, no to fajnie. Dobra, jakbyś miał, napisać jej list miłosny, to dałbyś radę? No ja lubię pytanie, kurde. Jakbym dobrze pomyślał, to na pewno bym dał radę. Jestem osobą ogólnie uzdolnioną w różnych dziedzinach, więc to mnie by dał radę. Dobrze, i słucham, ale jakie jeszcze masz zdolności? Nie, no nie chodzi o to, mówię, że jestem osobą taką otwartą, no nie jestem zamknięty, nie interesuję się, tylko ogólnie tak, no powiem wam szczerze, że nie oglądam walk na co dzień, bo już mam tego sportu na co dzień pod dziurki, bo wynoszę, bo 2 razy nie jestem na macie, czy na treningach, więc tak naprawdę rzadko bardzo oglądam walki. Walki oglądam tylko jak walczy ktoś znajomy, bądź jakiś naprawdę, nie wiem, gwiazdor powiedzmy, czy coś, ale tak czasami jak ktoś mówi o jakiejś walce w jakiejś tam innej organizacji, to ja nawet nie wiem, o kim oni mówią. Bo tak na co dzień nie oglądam walk, mam już tego ma dosyć na co dzień. A powiedz właśnie, czym się na co dzień zajmujesz? Czy że tak powiem, z walki żyjesz, czy prowadzisz jakąś firmę, coś robisz? No nie, niestety jeszcze nie, jeszcze, no już parę swoje kariery powiedzmy, końcówka, ale no niestety nie udało mi się tak potoczyć kariery, żeby z tego żyć, tylko są to fajne bonusy, pozwalają na, wiadomo, jakąś tam, żeby sobie te pieniążki podkładać, ale oprócz tego muszę jeszcze być prywatnym przedsiębiorcą i tak dalej, tak dalej. Cały czas sobie mam jakieś tam prywatne swoje biznesy. Ale możesz zareklamować swoją firmę teraz. Tak. Czym się zajmuję? Akurat w tym roku otworzyliśmy z moim przyjacielem, wspólnikiem lodziarnię taką mobilną. Lodziarnia to coś dla mnie! Idealnie. Zaprosisz mnie na loda? Bo w Szczecinie na bulwarach, zapraszamy. No. W Szczecinie na bulwarach na loda. To może być różnie. No, także okay. Mamy tak w tym roku. No i tam oprócz tego są jeszcze jakieś inne tam biznesy, które próbujemy. Wiadomo jak to w Polsce trzeba. Kilka próbować rzeczy, żeby coś wyszło, nie? Dobra, a propos loda, słuchaj, te pytania, czy a propos lodów chciałam powiedzieć, pytanie mam takie. Seks przed walką.
to zawsze elektryzuje. To pytanie generalnie jest bardzo często Wam zadawane. Powiedz mi, jak to jest u Ciebie? Czyli ile przestajesz, bo wiem, że przestajecie, a może nie przestajesz. Jak to wygląda właśnie w tych kwestiach seksualnych? Ogólnie od zawsze ja byłem taką osobą, że pamiętam, Bagi mnie zawsze gnębił, że nie wiem, tam kiedyś dawno temu jakąś tam swoją dziewczynę zabrałem na walkę, to ogólnie mi to w ogóle nie przeszkadza. Niektórzy mają tak, że zabierają, że wszyscy zostają w domu, a na przykład jadą sami na walkę. I to nie przeszkadza ogólnie, bo wolę mieć taką domową atmosferę, powiedzmy. Wtedy się tak fajnie czuję, jakbym wyszedł z domu, poszedł na trening, zrobił swoje i wrócił. A nie ma takiej całej tej otoczki tego, że dziś jadę, walka, o Jezu, walka, walka, walka. Walka dla mnie to już taka praktycznie codzienność. Będzie to moja 20 któraś walka. Sparingów w życiu stoczyłem kilkanaście tysięcy, jak nie więcej. Walk ulicznych też trochę się zrobiło, więc tak naprawdę tych walk było. No i walka już nie jest dla mnie taką codziennością, powiedzmy, tak? I nie przeszkadza mi to. Przyjechało ze mną tutaj dużo przyjaciół moich, kilka osób, jest taka fajna banda moja. Poczekaj, ale zbaczasz mi z tematu. Ja się Ciebie pytam, kiedy ostatni raz uprawiasz seks przed walką? Dobra, odpowiadam na pytanie. Albo ewentualnie, jeżeli jest jakieś, jeżeli możemy to tak ładnie nazwać, zaspokojenie oralne, czy występuje? Dla mnie seks przed walką, powiedzmy, noc przed już nie, ale jeszcze dwie nocy ok. O, to twardy zawodnik ściele, trzeba przyznać, bo najkrócej z Jankiem Błachowiczem, któregoś dnia gadałem i on na przykład mówił, że tydzień przed, ale tydzień to już jest takie, że tydzień i koniec. Nie, bo to człowiek chodzi, boli, coś tam później, wiesz, no, taki dyskomfort. Takie to jest nienaturalne. Ale podobno Wy macie odczuwać dyskomfort, wtedy macie być po prostu wkurzeni, żeby nie powiedzieć gorzej. Według mnie do walki powinno się wyjść zimnym, bez emocji. Więc takie zdenerwowanie to według mnie nie byłoby na dobre. Aha, czyli dla Ciebie jest ważny spokój. No, tak. Słuchaj, chciałabym jeszcze zapytać Cię, czy kojarzysz Mariusza Pudzianowskiego? Pewnie, że kojarzę. A kojarzysz jego brata Krystiana? Kojarzę. A kojarzysz numer, do którego Pudzian wychodził przez długi czas i Krystian go śpiewał? Kojarzę. A jakbyś mógł mi zanucić refrenik? Nie musi być z piosenką, możesz to zadeklamować. Co to za słowo? Weź mi tłumacz. Tak po prostu wyrecytować tekst. Tam jest niewiele tego tekstu, z tego co ja wiem. Dawaj na link, zaraz się zniszczę. Coś takiego, tak? Tak, a potem jeszcze hya, hya. Coś takiego. Słuchaj, ja bardzo bym chciała, żeby Mariusz znowu zaczął wychodzić do tego kawałka i dlatego każdego z chłopaków proszę, żeby chociaż kawałeczek zanucił, dawaj na ring, zaraz cię zniszczę, hya, hya. Bez tego hya, hya. Ale czytałem w ogóle dzisiaj w internecie, że przy tej piosence ma znowu chodzić na KSW 40. Poziom. Będziesz szczęśliwy wtedy? Bo ja na przykład będę. Ja? Tak. To jest fajna piosenka, no dobrze, że po polsku będę śpiewał. A ty do czego będziesz wychodził? Ja będę wychodził do kawałka soboty, czci ojca swego i matkę swoją. Super. I mam ostatnie pytanie a propos soboty, a propos Szczecina, właściwie bardziej Berserker Team, bo kiedyś wszyscy trzymali się razem i kiedyś, słuchaj, to jest Kuba Wojewódzki, polskiego MMA, to są ciężkie pytania. Kiedyś było tak, że Berserker Team to był nierozerwalny team, wyszliście za sobą wszyscy w ogień. Możesz powiedzieć, co się stało? Nie mogę powiedzieć. Okej. Bardzo Ci dziękuję. To był bardzo fajny wywiad. Miejmy nadzieję, że Wam też się podobał. Testo Booster. Testosterone buzz like no other. Combination of 8 plant extracts with DHA, zinc, magnesium, silicone and calcium. Testo Booster. Real Farm.